Piotr Sokół. Po ważeniu na DSF kickboxing reżysera Romakiewicz. Piotrek, nie ważyłeś się, ale na pewno masz swój typ. Podejrzewam, że człowiek z grodu Króla Kraka jest swoim faworytem w walce wieczoru. Oczywiście, jak najbardziej trzymam kciuki i no i myślę, że pas będzie miał nowego właściciela, Tomka. A jak przewidujesz w ogóle tę walkę? Piotr Romakiewicz to jest jeden z trudniejszych rywali Tomka, no bo on walczył naprawdę z wieloma świetnymi zawodnikami. Walczył na galach Spartan Fight z dobrymi Holendrami. Walczył też w Japonii chociażby. Jak ty byś tak klasyfikował rywala Tomka Sarary na ten pojedynek? No myślę, że dość wysoko, że nie będzie miał łatwiej walki na pewno. No ale tak jak mówię, myślę, że spokojnie podoła, da radę. Słuchaj, no swego czasu ty chyba miałeś zmierzyć z Marcinem Mazurkiewiczem o pas mistrza DSF w kategorii 75. No i temat ucichł. No i co z tym tematem? Coś się kręci, coś się nie kręci? W ogóle coś na temat twojego powrotu? Możemy coś się dowiedzieć? Znaczy chwilowo sam konkretnie nie mam potwierdzenia co do tej walki, także czekam też na tą walkę o pas. No i tyle. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć. Na razie nic więcej nie możesz powiedzieć, ale coś, jakieś rozmowy trwają, rozumiem, i gdzieś tam... Jest już jakaś wstępna oferta kolejnej walki. Tak, coś tam wstępnie się szykuje, ale naprawdę sam nie znam jeszcze konkretów, także nie jestem w stanie się wypowiedzieć. No ale trochę konkretów znamy o filmie Backfist, filmie o tobie. No właśnie, przychodzi człowiek, kręci o tobie film. Jaka była twoja reakcja tak naprawdę, kiedyś to widziałeś, że Paweł Ciastek chce nakręcić film o tobie? Film kręcił mój znajomy Tadek Chudy, reżyser, nie Paweł. No przepraszam, mój błąd. No. I no, film nie jest o mnie. Film ma normalnie fabułę wymyśloną. Jestem po prostu jakby głównym aktorem. Gram rzeczywiście kickboksera. Sceny są z prawdziwych gal moich walk, tam wycięte, pomiksowane. Ale film ma swoją fabułę, tylko krótki metraż, pół godzinki. Słuchaj, no to w takim razie cię zapytam, bo niedługo głośny film o sportach walki Underdog. Więc to pytanie, że jak będzie Underdog 2, to ty się piszesz, ta kariera aktorska gdzieś tam ci się spodobała? Jestem otwarty na propozycję, na razie czekam, żeby to zobaczyć. No ale jak będzie trzeba zagrać zawodnika MMA, to zagrasz? Pewnie, że zagram. Czemu nie? Dziękuję. Dzięki.